Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w sensie no dzisiaj będzie kolejny poradnik, w sensie jak dobrze ustawić kierownicę marki Logitech, dokładnie jest kierownica Logitech G920 do Forzy Horizon 1, no może to być do jakiejkolwiek Forzy, ale wydaje mi się to do jedynki, to jest najlepsze. Dobra, no, zacznijmy sobie już. Czekajcie, ja trochę zmniejszę ten. Dobra, także zacznijmy sobie. Pierwsze co, jak ruszymy, zobaczcie, bodajże samochodem, to nam kierownica tak świruje właściwie, patrzcie. Kierownica, ogólnie pokażę wam coś, kierownica zacznie świrować, że wam się zacznie z tyłu kołysać. Dajmy na przykład na skrzynię automatyczną teraz. Wam ta kierownica świruje, to wam coś pokażę teraz. Pierwszą rzecz jaką musicie zrobić, musicie odłączyć oczywiście zasilacz, wtedy będzie działać, ale wydaje mi się, że to jest najlepsze. Chwileczkę. Także mamy zasilacz odłączony, a teraz będziemy potrzebować, wtedy wam wszystko dobrze działa. Jeżeli byście chcieli jeździć tak normalnie jak w driftowodzie, to czekajcie, ja wam zaraz pokażę jak to musicie zrobić. Pokażę wam, musicie zrobić oczywiście, wejdziecie sobie w ustawienia, tak naprawdę tu nie piszę ustawienia, tylko wejdź mój profil musicie. Dobra, wchodzicie w opcje. Na razie wejdźmy sobie w poziom trudności. Dobra, jak chcecie tutaj zrobić, to musicie sobie oczywiście ustawić sobie musicie na skrzynię manualną. Inaczej na szaleństwo. Szaleństwo wydaje mi się, że jest najlepsze. Zapisujecie to wtedy. Wtedy musicie sterowanie wejść. Na najlepsze wydaje mi się, że możecie sobie wejść o tu na układ kierownicy taki, jakiś siaki owaki. Także możemy jechać. Ogólnie mam tutaj skrzynię manualną. I dobra, sprzęgło dajemy jedynkę. Także coś wam teraz pokażę. No, akurat tutaj nie w taki debilny pomysł tutaj przyjechałem, ale no dobra. Patrzcie, tak będziecie driftować sobie. O, tak, będziecie driftować. Dobra. Ogólnie teraz możecie sobie jeździć tak normalnie. Na tej kierownicy. I ogólnie, jak się wam poradnik oczywiście spodobał, to postawiajcie łapeczki do góry. W następnym poradniku może pokażę, jak podłączyć konsolę Xboxa 360 do tej kierownicy. Także dzięki za oglądanie, wpadnijcie na Instagrama, cześć!